Cześć, witajcie w domowej siłowni. Dziś Airbike Spirit AB900. Airbike Spirit jest to normalna konstrukcja, bardzo podobna do tego co oferuje Asal NPG i inne tego typu sprzęty, czyli zwykła rama, zupełnie zwyczajne rozwiązania, poczynając od tego, że jest na łańcuch, ma zwykłe pedały, na zwykłej rowerowej korbie. Przeniesienie napędu jest na łańcuchu. Ten łańcuch jest wymienny, można wsadzić tutaj łańcuch od zwykłego rowera. Do tego dochodzą cienkie, klasyczne łopatki o sporej powierzchni. One sprawiają, że mamy spory opór na wejściu mniej więcej taki sam jak w asalcie albo w NPG. Do tego taka sama konstrukcja oparć pod stopy. Całkiem fajne jest rozwiązanie kółeczek. Mamy tutaj mały kółka, natomiast one występują, działają dobrze. Rower można sprawnie przetransportować bez obcierania osłony. Osłona wiernika jest średniej klasy. Zakładam, że też taka sama jak w asalcie. Nigdy niczego więcej nie potrzebowałem, także myślę, że sprawdzi się dobrze. W zestawie jest od razu błotnik i tu ciekawostka tego na filmie w ogóle nie widać. Natomiast on jest plastikowy. O to jest metal. Ale to jest plastik. W ogóle się nie wyróżnia. Jeśli komuś nie powiemy, że to jest plastik, to on się nigdy tego nie dowie. Za błotnikiem jest taki coś w rodzaju kołnierza, który ma sprawiać, żeby pot nie płynął na łańcuch. W innych rowerach tego nie ma, także uważam, że też jest to fajne rozwiązanie. Można też tutaj sobie oprzyć nogi. Jeśli ktoś ma problemy przy wsiadaniu, to też może mu pomóc. Poza tym znów bardzo standardowo regulacja wysokości siodełka na gałkę, druga regulacja na dźwignię. Siodełko znowu zwykłe, jest to zwykłe siodełko ze zwykłego rowera, czyli jeśli to nam się zniższy, Albo będzie niewygodne, możemy wymienić na jakiekolwiek inne siodełko, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jestem zwolennikiem używania zwykłych podzespołów, tak żeby zwykły mechanik rowerowy był w stanie naprawić airbike. Żeby wiedział o co chodzi, prostota chyba jest tutaj ważniejsza niż nowoczesne technologie, jeśli można tak nazwać. Konsola nas nie rozpieszcza, natomiast mamy dwa najważniejsze interwały. I mamy do tego też bluetooth, który sprawia, że możemy eksportować wyniki treningowe do aplikacji zewnętrznych. Do tego podwójna ruchoma rączka, czyli z możliwością dwóch chwytów i w gruncie rzeczy więcej od derbajka nie wymagam. Wszystko działa sprawnie, tak samo jak w innych rowerach powietrznych. Aktualnie, Spirit jest moją ulubioną marką z jednego bardzo ważnego powodu. No, w sumie jest kilku, bo poza tym, że robią fajne sprzęty i całkiem solidne, to nie uśmiercają swoich produktów, tylko je rozwijają. Czyli e, jeśli ktoś kupił Orbitrek Spirita 10 lat temu, to ciągle ma do niego dostępne części zamienne i Orbitrek swój stary może naprawić, używając części zamiennych z nowego. Uważam to za świetne rozwiązanie i w czasach skróconego życia produktów, to jest tak jakby płynięcie pod prąd, to jest inny kierunek. Aktualnie Spirit AB900 jest najtańszym profesjonalnym rowerem powietrznym na polskim rynku. Jego cena to 2900 zł, dostajemy za to dwuletnią gwarancję komercyjną lub trzyletnią gwarancję domową. Pełną recenzję możecie przeczytać na moim blogu orbitryguru.com w dziale testy. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Pozdrawiam, cześć!